Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytania: kto? co? Rzeczownik nazywa osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny, miejsca, pojęcia, zjawiska przyrody. Na przykład: osoby nauczyciel, dziecko, Ania. Przedmioty stół, książka, spodnie. Zwierzęta pies, krowa, mrówka. Rośliny wierzba, kwiatek, pszenica. Miejsca, park, piwnica, księgarnia. Pojęcia, miłość, mądrość, zdziwienie. Zjawiska przyrody, burza, powódź, wiatr. Rzeczownik ma określony rodzaj. W liczbie pojedynczej, męski, żeński lub nijaki, na przykład student, rodzaj męski, domiczka, rodzaj żeński, okno, rodzaj nijaki. W liczbie mnogiej, męskoosobowy lub niemęskoosobowy, studenci, rodzaj męskoosobowy, domiczki, okna, rodzaj niemęskoosobowy Rzeczowniki dzielimy na. Rzeczowniki własne oznaczają konkretną osobę, zwierzę, zjawisko i tym podobne, a ich nazwy pisze się wielką literą, np. Kasia, tomek, burek, mruczek, huragan katrina, może bałtyk. Rzeczowniki pospolite oznaczają pewne typy osób, zwierząt, roślin i tym podobne, a ich nazwy pisze się małą literą, np. dziewczynka, motyl, tulipan, ocean. Rzeczownik jest wyrazem odmiennym, czyli zmienia swoją formę w zależności od sposobu, w jaki zostaje użyty w zdaniu. Mówimy, że rzeczownik odmienia się przez przypadki. W języku polskim wyróżniamy siedem przypadków. Do każdego z nich można postawić odpowiednie pytanie. Mianownik. Kto? Co? Dopełniacz kogo? Czego? Cylownik komu? Czemu? Biernik? Kogo? Co? Narzędnik. Kim? Czym? Miejscownik o kim? O czym? Wołacz. Zwrot do kogoś lub czegoś.